Mam pewien plan. Jest dosyć szalony, ale w swym szaleństwie może być planem idealnym. Będę musiał tylko zobaczyć, jak to będzie działać. Otwórz ten garaż. No cóż. Tak, to zdecydowanie działa. Powiedziałbym, że działa nawet bardzo dobrze. Moi drodzy, właśnie byliśmy świadkami pomysłu tak szalonego, że aż genialnego. W sumie nigdy o tym nie pomyślałem, co jest nadzwyczaj dziwaczne, bo jak wspomniałem, to jest pomysł genialny w swojej prostocie. Inaczej tego określić po prostu nie mogę. Okej, a więc istnieje dużo prostszy sposób niż strzelanie do śmieci, tak jak pokazywałem na początku tego Zagrajmy. Istnieje dużo prostszy sposób, żeby móc raz, dwa wbić maksymalną możliwą zdolność posługiwania się daną bronią. I to działa na każdą broń, bylebyśmy mieli garaż plus samochód. I będziemy ustawieni do końca życia, tylko... A nie ma problemu z garażem, ponieważ dom CJ'a w Ganton ma domyślnie garaż. A więc bezproblemowo, żeby to zrobić już od samego początku gry. Byle nam tylko starczyło amunicji. Okej, a jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień w Grand Theft Auto San Andreas, nie pozostało nam wiele rzeczy do zrobienia na peryferiach, wiecie, tych małych miasteczek i tak dalej. Więc dojeżdżamy do tej małej chatki górskiej. To tutaj urzęduje Katalina, z którą będziemy musieli przeprowadzić jeszcze kilka skoków. Mi się wydaje, czy ten Uzik strasznie wolno się wbije w porównaniu do innych rodzajów uzbrojenia. Nie wiem, ale w każdym razie możemy rozpocząć misję. Pierwsza baza. Hey, Catalina, baby! It's me, Carl Johnson! Hey, baby, I'm sorry, we got off on the wrong foot. I had a rough time, baby. You know, maybe I was a little harsh. Please forgive me. Come on, baby. Open up the door. Shit. Is she here? I don't see her. Come on, baby. Don't be mad. Baby, please. Baby, without you, there is no Carl Johnson. Damn, man. Shit. Now, where is this stupid bitch? Here, cabrón. Shit. Who's the bitch now, eh? Oh, baby. I'm so sorry, baby. Well, what's that? You so right. Please forgive me, baby. Just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm gonna play with you so rough, baby. Keep talking. Yeah. And I'll take you to rob banks and shit. Oh. And you know, I'll let you kill anyone you want to kill. Mm-hmm. I'm gonna treat you right, baby. Shit. Just come on. Just please don't shoot Carl, me. I think I love you. Shit, that's great. Cool. Yeah, fantastic. Shit, all that. You wanna go rob some shit, baby? Przeuracze. Hey, what we got left? Are you stupid? Did you forget already? The bank in Palomino Creek, the liquor store in Blueberry, or the betting shop in Montgomery. Okay, well this time we gonna do it real chill. No crazy psycho shit, baby. Speak for yourself, soft boy. Today, I feel like killing all the men I meet. Oh, baby. Don't worry, I make an exception for some of the men in my life. Now drive faster. Oh, girl, I like that a lot. Okej, a więc jeżeli mamy jechać szybko, to pojedźmy najszybciej jak się da tym oto wozikiem, a jest dosyć szybki, jak możecie teraz zobaczyć.
Wszystko jest przede mną zamazane. Okej, jadę tutaj. Nie mam pojęcia, jakie to jest miasteczko z tych trzech, które jeszcze wymieniła. Palomino Creek. Okej. A więc to tutaj jest nasz następny cel. Bang! Okej. A więc ta misja, bo każda z misji, które możemy zacząć pod tymi znaczkami dla Lara, nazywa się inaczej. A więc ta misja nazywa się... Prowincjonalny bank. Yes'm, Miss Catalina, miss. Don't even think about doing anything, motherfucker. Hand over every last dollar. Now, bitch. I'm going to empty the safe. Keep these idiots covered. All right, you heard the lady. No heroic shit. It's my constitutional right, bitch. Oh, shit. Oh. Shit. I give you one simple job, idiota. Attention all units. Nawet nie zdążyłem zareagować. Shit! Just bought another donut. Don't criminals have any consideration? We can collect that bribe later. Might as well go and take a look. Czy może oni... To jest to skryptowane i może zawsze po prostu włączają ten alarm? Mi się w każdym razie chyba nie zdarzyło ich przytrzymać. No cóż, a więc mamy towarzystwo. Okej. A, jeszcze. Wybrać tutaj. I rozwalić jeszcze to i zabrać to. Okej. Tylko mnie nie przyzywaj. Powiedziała na mnie znowu idiota. O, siemasz. Ta broń to szajs. Gdzie mój gnacik? Co ty wyrabiasz? Do kogo ty strzelasz? To już... O, okej, nieważne. Zapomnij, że zadałem pytanie. Wow! Ale to akurat był ładny strzał. Tylko zejdź mi z roi. Nieważne. Chyba da sobie radę. A, jeszcze ty, dobra. Głupio straciłem kamizelkę, ale nieważne. O ta, na pewno. Nie strzelaj we mnie! Wydaje mi się, że tak. Tylko jedź dosyć powoli, okej. Nieważne. To tyle, jeżeli chodzi o powolną jazdę. Uhu. Okej. Czy tamtego gościa zgubimy, czy mogę go zestrzelić? A wiecie co, mam mało amunicji, nie będę na niego zużywał jej. No, sam się załatwił. I tak myślałem, że to się może tak skończyć. Tak, to jest też oskryptowane. Proszę bardzo. I jedziemy dalej. You're a fucking psycho! All you little men are scared of strong women. If we're passionate, you say we're crazy. If we're upset, you say we're hysterical. We sleep with men, we're sluts. If we don't put out, we're frigid bitches. Who you calling little men? You went berserk back there. That was just another day at the office. You can't stand the heat. Go put your tiny balls in the freezer. Tiny balls? Now just wait a minute. Enough! Just shut up and drive. I'm counting the fucking money. Come on, Carl, move it! Już, już prawie jesteśmy na miejscu. Nie musisz krzyczeć więcej niż robisz to zazwyczaj. Proszę bardzo, uciekliśmy im. Prościzna. To był, nie był prawdziwy bank? Wydaje mi się, że był całkiem prawdziwy. 10 tysięcy to nie jest też taka niezgorsza suma, wiesz? Okej, w sumie nie mam nic do roboty, mogę równie dobrze po prostu tutaj zapisać i zacząć następną misję. Ma już następny wozik, jak możemy zobaczyć. Halo? Hey Holmes, I've been busy. Caesar, what's up? I can smell Notch's Arcite from a mile off. Racing, my friend. Cars, not beautiful cars, but fast, man, fast.
What are you talking about? Street racers from San Fierro. They meet out here to tear up the blacktop. No chota choppers. You wanna make some money? Does the Pope shit in the woods? Why you keep asking me that, Holmes? I told you, I don't know. What Holiness does his business is his business. Just get a fast car and meet me in Kendall just south of Montgomery. See you, man. Okej, więc mamy jeszcze jedną misję u Cezara. A tymczasem zaczynamy kolejną misję u Kataliny. Miłosnej igraszki, to w sumie nie jest tyle misja, co po prostu aktywacja cutscenki. Później mamy misję do wyboru. We got banks to rob, baby. Come on, let's go. In here, mi amor. Alright, come on, let's go. You get your sorry ass in here right now, Carl Johnson, or I shove a fucking hand grenade up it. Alright, I'm coming. Look, baby, I really need that paper. Oh my god! What in hell's name is that? This, you fucking prick? This is a rack. I'm gonna torture your sorry ass. Please, no. You never write to me. You don't call. You treat me like a fucking whore. Like one of your whores. No, baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. Ow! Hey! Ooh! Ow! Ow! Hey! Oh! Faster, harder, deeper. Oh, yes, yes, yes. Maybe we can go out and rob now. To było szybkie i przeurocze. I knew you would like it. Look, baby, I thought we was gonna make some serious paper. I'm starting to get really bored of you. I just need the money. And I'm just a cheap fuck? A whore you don't even pay? No, I didn't say that. Carl, I say I'm in love with you, and you act like I'm an idiot. I see the way you look at other women. I know you're kind, Carl. I am serious. I will kill you if you ever mess around. I will castrate you first, then I will make you enough! I need some fucking money. Carl, you are really boring me now. Please, sweetheart. I got in some real, real deep shit. Okay, maybe today we hit it big. Zobaczymy. Ta misja nazywa się przeciw wszystkiemu. Yeah, you know Manino? Here, Carl. Satchel charges. Where the hell did you get them? Weź ze zakładu buchemerskiego. Open the back room door, or I blow your fucking face off. Leave the panic button, or I'll kill your children too. Oh. I warned you, you stupid bitch. Stupid fucking bitch! Ale to nie ona! Now I kill you! Eat my shit! Proszę. Stop playing with your balls and hurry up! Ups. To nie było to, co chciałem zrobić. Jak ja miałem to zdetonować? A nie, dobra. Nieważne. Przypomniałem sobie, mam tu detonator. Jakimś cudem ona przeżyła ten proceder. Okej, okay. Teraz save. Proszę bardzo. I to. Okay, I got it. About fucking time. You're a fucking slob. Cicho, zapomniałem jak to się robi. W porządku. Przywykłem do GTA 5, jednak nawyki zostają z tego. Okej, 4 gwiazdki tym razem. Trochę wyzwania. Jesteś ścigany, jedź do PN Spray, aby oczyścić swoje imię. Pff, to jest dobrze powiedziane. Okej. Okay. W sumie ostrożnie na mostach, bo jak zdać, to chyba będzie amen. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. PN Spray jest dosyć daleko, jak można zobaczyć. Tak, będzie trzeba przekroczyć przez jeszcze jeden mościk. Wtedy będę się czuł dużo bezpieczniej. Jak sami widzicie, troszkę szarżują. Nie ma co. Ale przy okazji też nie utrzymują sami równowagi na drodze. Jest tu pusto. Jak już tam nie wpadną, to niesamowicie szarżują, ale póki co to jest tu stosunkowo pusto. I proszę bardzo. Get us back to the hideout.
Nie ma problemu. Kosztuje mnie to $100. Mam nadzieję, że zebraliśmy z tamtego zakładu troszkę więcej. Take me home, Carl. Okay, look, but we gotta talk about something. What? What do I have to say to you? You're a great girl and all, but you gotta calm down. I know some cold-blooded cats wouldn't act like you. Oh, you get given a lioness and you want a pussycat? Whip. No, I just want... You know why I act like this? No. I love Carl. A woman's heart is a tempestuous place, and you will break my heart. Sometimes I want to kill us both. Please, don't do that. Just relax a little. You impress me, Carl Johnson. Here's your gut, big man. Dziękuję. Dziękuję. Ale ma rację. Mogłaby się choć troszeczkę uspokoić. Ej, 2000 to dużo mniej niż otrzymaliśmy wcześniej. Zakład buchamerski to bądź co bądź nie to samo co sam bank. Okej, okay. Kolejna... Halo? Ej, what's happening? Why you so cheery? You thought I was one of your cheap Baby, you gotta chill the fuck out and... I chill out when you get here. You better hope I don't make testicle kebabs when you arrive. Look, this ain't no... No more talk! Get your ass up here, now! Mogłaby wyjrzeć przez okno raz na jakiś czas. Jak w niebie. Asshole! Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same! Fuck this, fuck that! Well, fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No, no more. From now on, we just business partners, okay? Hey, if that's how you want it, but I mean, you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move! I feel good today, like a woman reborn. Cool, maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk, but not until I really feast. Oh, well that's a relief to hear. This time no cowboy motherfuckers will get in our way. Amen to that. Come on, drive. What's wrong? Nothing, I just hate men. Well, give me a Carl, break. Carl, you here's your break. Your break is you're not on my barbecue being eaten. Well, that's one way of looking at shit, I suppose. Now, try to be a man this time. Drive, lover. Pff, o, od razu zaimponowałem tym manewrem. Myślałem przez chwilę, że będę miał przekichany. Okej, okay. A więc lokalny sklep monopolowy. Ostatni nasz cel. You mean like the last place? Who are these cowboy assholes? Hang back a while, see what's what. We got the cash, let's get out of here! Those maricon bastards have our money! That's my money! Please, stupid motherfucker! Carl, you drive, I'll shoot, let's go! Oh, nie. Niech zgadnę, będziesz tak celna jak nasz OG Loke. Oglock. Bo jeżeli będziesz tak celny jak Oglock, to może być naprawdę... Cicho bądź! Aha, tego kładziora na każdym pagórku może zrzucić. Dobra, walizeczki można zostawić z tyłu. Priorytetem jest po prostu ich pozabijać. A ja nie mam amunicji, więc strzelaj! Jesteś dosłownie tuż przed nimi! To jeden. I przy okazji zabrałem walizeczkę. Shit. No to mamy problem. Dobra, jadę za tym. Skoro już zarzuciło mnie na tą ścieżkę, to jadę za tym. Może się złączył przy odrobinie szczęścia. I chyba tak się stanie. Ciężko panować troszkę nad tym kładem, a więc zwalniam na zakrętach. Przepraszam. Powolutku.
żeby się nie zarzucić na tych nawet najdrobniejszych pagórkach. Strzelaj! Dobra. Nie, najpierw ten. Proszę bardzo. Podnieśmy drugą tyczuszkę. I możemy wracać. Właśnie to robię. No, but I really need to pay for it. You revolt me. You make my skin crawl. Well, I ain't crazy about you either. That's just it. How little you know. Don't talk. Let us enjoy the peace and quiet. O, to jest znakomity pomysł, jak mam być szczery. Te trzy misje były niczym poza krzykami, uczuciem, jak mniemam, w takim dużym cudzysłowiu. Dalszą ilością krzyków i troszkę strzelania. O, właśnie tak wyglądały te misje jak dotąd. Ale będziemy mieli okazję się pościgać, bo wiecie, misja u Caesara równa się praktycznie rzecz biorąc ściganie. Ale najpierw musimy zabrać szmalec od niej. A raczej tą działkę, która nam jeszcze została. Już, jesteśmy na miejscu. To było zamierzone. Jesteśmy na miejscu, jak już wspominałem. One day, Carl Johnson, you will realize. She truly loved me, and your heart will break in two. But you are more like the spiny lizard than a man. Goodbye. Goodbye. No cześć. Powiedzmy, że w miarę okej się z tobą pracowało. Tysiak. Im dalsza misja, tym gorsza nagroda. Okej. Zabieram Buffalo, ponieważ jest to bardzo szybki samochód, jak mieliśmy się okazję już przekonać. Jest dosyć zwrotny, wygodnie się nim kieruje. Po prostu frajdą jest korzystanie z niego. I to dobrze, ponieważ samochód, jakim dojadę na miejsce następnej misji, to będzie samochód, jakiego będę w tej misji używał. A więc jadę tutaj. Na tą oto farmę. Aby zacząć misję u Caesara pod tytułem WZMU. Hey, I've been waiting forever, man. Where the hell you been? Sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right. You just happened to show up 5 minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, man. Hey, CJ, look. You haven't been to one of our meets before. Where are you from, friend? I'm from Grove Street Families, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, you gotta be careful. WZMU. But my friends call me Woozy. How you doing? CJ. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Something real strange about that dude. Be careful, CJ. For sure. To jest wyścig. To jest dosłownie tylko wyścig. Więc nie ma tutaj nic do omawiania. Po prostu różnica jest taka, że to jest wyścig pomiędzy miastem. A więc trzeba być podwójnie ostrożnym. Ponieważ jeżeli wypadnę z trasy gdzieś do wody, to koniec. Mam tylko jeden wóz. Musiałbym mieć niesamowitego farta, żeby skombinować sobie drugi wóz na takim odludziu. Więc nie szarżować, ponieważ jest tu dużo wzgórz. O, widzicie, że samochód potrafi nieźle pobalansować. Jeżeli nie będę wystarczająco ostrożny. Szczególnie należy uważać przy takich właśnie skrzyżowaniach jak tutaj, ponieważ na drogach możemy wpaść na innych kierowców. Poza tym prowadzimy poza drogami, więc z tym nie powinno być żadnego problemu. Jeżeli dobierzemy sobie właściwy samochód, tak samo jak ja teraz zrobiłem, to jak sami możecie zobaczyć, nie będzie żadnego problemu, żeby wyprzedzić przeciwników i żeby taką przewagę utrzymywać. Widzę tam swoich przeciwników.
Wow, wygląda na to, że dosyć stanowczo udało mi się ich odsadzić. A więc skoro tak, mogę sobie pozwolić na nieco spokojniejszą jazdę. O, tutaj musiałbym przebić się przez ten budynek, ale nie wiem, czy mi się uda. No właśnie. A więc po prostu przejadę w ten sposób. Tak też można, mogę to też objechać naokoło. Liczy się po prostu, żeby poszczególny checkpoint był przeze mnie zaliczony. Prowadzenie pojazdów ponownie w górę. No to też się przydaje, bo jednak im większą umiejętność tego posiadam, im statystyka jest większa, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wpadnę w jakiś poślizg po drodze. Rum dum dum. Wydaje mi się, że wyścig powinien lada moment się kończyć. Wow. Powolutku. Nikogo nie ma za mną. A wyścig jeszcze trwa. Myślałem, że to na tym placyku się wszystko skończy. Ale oto jestem i w sumie hamuję. Nie jadę zbyt szybko, nie szarżuję, a mimo wszystko utrzymuję prowadzenie. Teraz jeszcze po tej krętej dróżce. Tutaj to sobie skrócimy. I lecimy dalej, wow. Więc wyścig jest dłuższy niż sądziłem. Pamiętam, że się kończy właśnie na takim maluteńkim placyku. Powoli już mi zaczyna dymić, więc ostrożnie. Nie widzę ani jednego przeciwnika za mną, więc to nie jest tak, że muszę na gwałt się teraz śpieszyć. W ogóle, jak nam, jakbym miał coś mówić, to powiedziałbym, że jadę naprawdę, naprawdę powoli, ale w porządku. Udało się wygrać. 5000. Gdybyśmy przegrali, to chyba by nie ubyło mi kasy, ale wiecie, nie jestem nawet pewien w 100%. Ooh, yeah. You drive with style, Carl Johnson. And I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police don't appreciate our noble sport. Yeah, thanks for the advice. Okay, I gotta go. You know what? If you ever find yourself in San Fierro, give me a call. Maybe we can do a little business together. Hey, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you. Jedzie policja. Misja wykonana i następna misja będzie wykonana za pomocą konkretnego wozu. Ale w sumie nie ma po co zapisywać gry póki co, chyba że nawali mi... wiecie, gra mi nawali znowu. Żeby zabezpieczyć się przed wszelkimi crashami, które mogą się przydarzyć, to pojedziemy i zapiszemy w najbliższym dostępnym miejscu, czyli... O, u Kataliny. To kawałek drogi, ale... Wiecie co, jakbym miał powtarzać tę misję, to i tak wyszedłbym na plus, jeżeli bym po prostu teraz się poświęcił. A więc proszę, pojadę na miejsce tej kolejnej misji Cesara za pomocą Buffalo. I dobrze właśnie pamiętam, że gra mi przydzieli samochód. I ten samochód będzie szczerze dużo gorszy niż ten, którym mógłbym się ścigać teraz, czyli ponownie Buffalo. Szczególnie na takich wertepach, po jakich będziemy jeździć. Pamiętam, że właśnie samochód do tego, ten, który otrzymamy, nie bardzo się nadaje. No ale cóż zrobić? Gra zmusza nas, żebyśmy jechali tym samochodem, który Carl wygrał w ostatnim wyścigu. A skoro tak, to nie mamy zbyt dużego wyboru, prawda? Nie ma co dyskutować. W porządku, a więc Woozy Mu, lub też Woozy, którego spotkaliśmy, również zaoferował dla Carla robótki, jeżeli zjawi się kiedykolwiek w San Fierro. Co mniej więcej może nam zasugerować, że właśnie jesteśmy blisko tego, żeby udać się do San Fierro. Jak mówię, nie pozostało nam tu dużo misji na tych peryferiach.
W porządku, a więc możemy tutaj zajechać i rozpocząć misję pod tytułem Żegnaj, miłości moja. You prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just business. What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love what you! What the fuck? When I say I'm no interested no more, I mean that I love wait. For you! And hey, when I say that wait, I miss Catalina, you! Wait! Leave my car alone! I did this for us, for me and you! It's too late! I don't love you no more. I love another, okay? What? Then what the fuck was this about? I cannot keep my passions holed up. They need a release. That was a good release. Like hitting a man with a frying pan while he sleeps. This Carl? This is my new man. Are you jealous? Are you going to fight for me? Huh? Nah, I can take rejection. You are jealous and a coward. Now let's race! Tak czy inaczej. Musimy się ścigać. Tak, i mamy ten właśnie samochód. ZR350. I on jest dużo bardziej znośny niż Buffalo na tych wertepach. A więc szczególna ostrożność razy dwa. To jest zasada numer jeden na wyścigach, ale tutaj to jest zasada, której trzeba się trzymać. Dodatkowo, podwójnie. Można też oszukiwać, tak jak ja to robię. Wiecie, nie polecam naprawdę wchodzić na ręcznym w tym wozie, ale nie musicie mnie tutaj słuchać w 100%, ponieważ ja osobiście i tak ręcznego nie używam praktycznie nigdy. Nie ma takiej potrzeby w takich, wiecie, pojedynczych misjach. Gdybym grał z innymi graczami, to pewnie by było trzeba coś takiego zrobić. Szlak. I dalej jestem pierwszy i dalej nie widać moich przeciwników. Pomimo tego już zboczyłem tak bardzo z kursu. Nigdy po prostu nie było potrzeby, żebym używał ręcznego. Zawsze traciłem więcej czasu, ponieważ wpadałem w niekontrolowane poślizgi, gdy to robiłem. Ja po prostu zwalniam, puszczam gaz i skręcam samochodem. A kiedy już ustawię się w dogodnej pozycji, to wrzucam gaz z powrotem. I w taki sposób zawsze pokonuję zakręty w Grand Theft Auto. Chyba że gram właśnie nie z komputerowymi przeciwnikami, no to wtedy wiadomo, jeżeli gram z człowiekiem, to ludzie potrafią dużo umiejętniej prowadzić. Ale! To jest tylko San Andreas. I to wiecie, takie single player San Andreas. Tutaj nie ma potrzeby, żeby myśleć, że będziemy rywalizować z innymi graczami. Okej, właśnie znowu mogę jechać tędy i pojawiły się przede mną magicznie bele. Same się zmaterializowały. Ta, to nie jest tyle wyścig, co po prostu zaliczmy wszystkie checkpointy i dostajmy się na metę już teraz. Nie widzę ani jednego swojego przeciwnika, po prostu sobie jadę. No właśnie, puszczam ga... No tutaj to jest zły przykład. Poczekajmy, aż natrafię na jakiś ostrzejszy zakręt. O, tutaj. Puszczam zakręt, czekam, aż do samochodu... Puszczam gaz! Czekam, aż samochód ustawi się w dogodnej pozycji i pokonuję zakręt, wrzucając z powrotem gaz. Nawet nie hamuję, tylko po prostu puszczam gaz i samochód zwolni wystarczająco szybko. Ach, ta fizyka. Okej. Okay. Jak możecie również dostrzec, jest to dokładnie odwrotna trasa, może nie dokładnie odwrotna, ale jeżeli nawet nie, to w dużej większości. Właśnie przeciwieństwo trasy, którą pokonywaliśmy w poprzednim wyścigu. Okej, i to już tutaj. I tym razem bez pieniążków. The unfair advantage.
being a better driver ain't no unfair advantage. You think you're clever, but it is you who is missing the point. Not only was he racing, but he was satisfied. Fully. What are you gonna say about that? The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait a minute, bitch! What is this shit? The deed to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? Yeah, whatever. Have a good time. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Misja wykonana. I tym razem bez dżingielka. Coś takiego jest niewybaczalne. No mam wozik, ale szczerze to go porzucę. Nie sądzę, że będzie mi do niczego potrzebny. Będę mógł mieć takich tysiące za jakiś czas. Dosłownie. Po żądalu. A więc... O, jadę chyba nie w tą stronę. Nie, jadę w tą stronę, co trzeba. Ponieważ jeżeli wysiądę... Halo? What's happening? Hey, Carl, dude. Now I got the little Mau Mau you're after. But be careful, man. People are listening to us. I got a little green village up in the hills. Come and get it. Whoa, man, I don't know you. I don't know you. Prank caller, prank caller. Okay, a więc Truth wzywa. I wydaje mi się, że właśnie Carl uzyskał tą fabularną kaskę. Wymaganą ilość fabularnej kaski, powiedzmy, żeby... odkupić innego ten towar, który będzie potrzebny dla Tempeniego. I zanim się posypią setki komentarzy na temat tego, kto to był w tej cutscence, z kim teraz jest Catalina i tak dalej, to jeżeli graliście w Grand Theft Auto 3, to powinniście prawdopodobnie poznać tą postać, że to jest właśnie protagonista GTA 3, które wyszło jeszcze przed Grand Theft Auto Vice City, którego ja nie pokazywałem, ale... no. Mówię, to jest gra, pierwsza gra, która tak naprawdę pochodzi właśnie z ery 3D, z Grand Theft Auto. I to był Claude Speed, czyli protagonista tej gry, i Catalina również jest oczywiście w Grand Theft Auto 3, które dzieje się bodajże 10 lat, około tak 10 lat po wydarzeniach z Grand Theft Auto San Andreas. A więc w taki właśnie sposób Claude wylądował w Liberty City z Cataliną i w ten sposób zaczęły się przygody w Liberty City. Wyszło głupio. Nie chciałem potrącić tych wszystkich ludzi, to tamten goleś mnie zepnął. O, to chyba tutaj możemy zobaczyć słynnego fotografa samobójcę. Tak jest. Nikt nie wie w sumie, dlaczego to się dzieje, ale wiemy, że coś takiego ma miejsce. A więc... my tutaj obserwujemy przepana. Oj! Nie przerywaj eksperymentu! Przerwałeś eksperyment! Okej, okay, a więc ta pani zrobiła zdjęcie. Przez tego głupiego policjanta chyba tego nie... chyba to zobaczymy. Ta pani zrobiła zdjęcie miasta. Piękny widok w rzeczy samej. A teraz... poszła do wody i się utopiła. Ponieważ poza nami nikt tutaj nie potrafi pływać. Dosyć sławny bug, jeżeli chodzi o tą grę. Właśnie dużo osób już go opisywało. A my mieliśmy okazję właśnie zobaczyć go na żywo, skoro jesteśmy już tutaj po drodze. Zawsze się tutaj pojawia. Tak mi się wydaje, że zawsze się tutaj pojawia. Właśnie w tamtym miejscu. Robi zdjęcie dla panoramy Los Santos, którą możemy zobaczyć tam. I po tym wszystkim po prostu idzie do wody i się topi. Nie wiedzieć czemu. Fotograf lub pani fotograf, samobójca lub samobójczyni. Nie wiadomo, czy to jest bug, czy to jest celowa rzecz. Znaczy, opisałem to przed chwilą jako bug, ale mówię, tak naprawdę to w sumie nie wiadomo. Dzięki, to było mi potrzebne. Wow! Minąłem dom Trufa. To gdzie on jest? Okej. No to się wracam. Myślałem, że to jest blisko Angel Pine, to bym poszedł, zapisał grę, ale skoro to nie będzie konieczne, to w sumie dobra. Jedziemy prosto do niego.
I to będzie ostatnia misja i ostatnia rzecz, jaką wykonamy dzisiaj, więc dzisiaj po prostu zakończymy wszelkie misje dostępne tutaj na prowincjach, w wioskach. Momencik. Trzeba przejechać przez ten most. O, shit. Mój samochodzik nie wytrzyma drogi, prawda? Muszę teraz być nadzwyczaj ostrożny. Co może być trudne, biorąc... Tylko się obsknąłem! No, tam był Sanchez, którego potrzebowałem. Ciebie tu przypadkiem nie było wcześniej? Jestem całkowicie przekonany, że nie, nie było cię. Mam bardzo mało amunicji, ale... nie będzie chyba potrzebna. Jeżeli to jest ta misja, o której sądzę. Nie mam dużo amunicji. Co tu się... Co się tu stało? Droga nie przebiega mniej więcej w tą stronę. Chcesz jechać prosto, a nie pod siebie. Mam mało amunicji. Sporo wystrzelałem dzisiaj, ale chyba nie będzie ona potrzebna w tej misji. Raczej w ogóle. Okej, a misja, o której mówię, misja o trufa, zwie się... Wybierasz się do San Fierro? Peace. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership. Back there. Thanks, man. Look, here go your paper. Ah, the karmic circle closes. All is as it should be. Back to the egg. Damn, man, there must be 2 tons of that stuff back there. 3 Rama. What the fuck's that noise? Hey, that sound like a chopper. Oh, man, narcs, you fucking rat. Dude, don't put that on me. You the one deal with Tenpenny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. We gotta torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Okej. I ci pomóż trufowi zniszczyć ziele. On tutaj się zajmie najbliższymi, więc ja idę do trochę dalszych. Helikopter chyba nie będzie mi wiele robił, z tego co pamiętam. Aby spalić ziele, wystarczy pokryć je ogniem. To prawda. I słychać taki właśnie dżingielek, może nie dżingielek, to niewłaściwe określenie, ale słychać takie pym za każdym razem, kiedy się spali jakiś krzaczor. Trzeba oszczędzać paliwo do miotacza ognia, bo może nam się skończyć, a jak się skończy, to będzie lekka kicha. Truf pali to bardzo, bardzo wolno, a więc my i tak będziemy musieli odwalić większość roboty. I trzeba to również zrobić, zanim przyjedzie reszta glin. Jest tutaj już śmigłowiec. Ale zanim przyjedzie reszta, mamy jeszcze troszkę czasu. Okej, Gaia pewnie nam wybaczy. Jeżeli troszkę naruszymy tutaj naturę, to jest cel wyższy, sami rozumiecie. Po żądalu. Tutaj ładnie wszystko powinno się zapalić, ale jeszcze dopieszczę to trochę. It's a crying shame, ain't it? No, I mean, I think I'm gonna black out. Fight the ocean and you will drown, brother. Carl, man, we'll take the mothership and get our shit out of here. Go get it fired up. I'll finish burning and I'll follow you. No jest. Jakbym miał tutaj jakieś problemy z ogniem, to by mogło być dosyć paskudne, ale ja problemów z ogniem mieć nie będę, ponieważ wykonałem misję strażacką. To powinny być ostatnie. No i jeszcze są u trufa, ale tutaj... Na mojej połowie to już wszystko. I Karl troszkę zaczął się bujać od tego wszystkiego. Okej. Mógł już dopieścić to sam. Ale jeżeli zostawił to mi, to nie mam innego wyjścia. Był tuż obok. Nie rozumiem, czemu tego nie zrobił. Proszę bardzo, to chyba o ta kubka, która była tutaj niespalona, to chyba jedyna rzecz. Którą spalił.
We'll never shake them now. Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. Holy motherfucker! Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. I was gonna make it into a lamp. Lampa lawowa, jak rozumiem. Okej! A więc hop-siup! Pudła. Pudła. Wszystko przez to, że CJ tak się buja. Truf! Stój! The fuck? A szlak by to trafił, podejdę bliżej. Gdyby CJ tak się nie bujął, to by było dużo, dużo wygodniej, nie powiem. I znowu pudło! Wreszcie! Jesus, jak ciężko jest strącić jeden wiszący w powietrzu helikopter. Zajęło mi to prawie... Znaczy, zużyłem na to prawie 10 rakiet. I naszym celem jest garaż w San Fierro. I've been driven in 15 years. You was doing all right? Yeah, then the fear hit me. Now I'm rolling a number to calm the waves. Shit, I better call Caesar. Hey Caesar, no time to talk, man. I'm on my way to San Fierro, okay? I'll meet you and Kendall at that garage I won at the races. Holler at y'all later. Okay. A więc lećmy. Jesus, we screwed. When'd you get this? 1967. How you get around if you don't drive? I have an astral goat called Herbie. She's faster than most. But getting old... Yeah, whatever, man. You talking shit. Wydaje mi się, że to jest właściwa ścieżka. Tutaj właśnie. Man, we got 3 tons of grass on board. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15-year-old cooking oil. Shit. Can you shoot? Shoot. I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. I heard about this dude snorted it once. Thought his nose was a kangaroo and the moon was a dog. Woo! I już jesteśmy na miejscu. Hey, you want to hit on this? A little temple cherries and a cocktail with some Nepalese munga munga. Put that thing out, man. I can't see. Well out, brother. It's good shit. Put it out, motherfucker. I'm warning you. Whoa, chill the fuck out. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man. I just don't drive when I'm faded. There she is, brother. San Fierro, city of psychedelic wonders. Man, I can't believe I ain't been here before. There ain't a better place to escape the man. Okay, Mr. San Fierro, where's the spot at? It's in Doherty, on the east side of Fierro, between Garcia and Easter Basin. A więc gdzieś tutaj, jeżeli dobrze pamiętam. Dlatego zjechałem już z tamtej autostrady. No, nie pamiętam, czy za to, co wiozę, może mnie ścigać policja. Jeżeli by zobaczyli, co mam, to pewnie tak. Ale w sensie, wiecie, nie wiem, czy jeżeli przyjadę koło policjanta, to automatycznie aktywują mi się gwiazdki. W tym rzecz. O, shit, powinienem tutaj nie zjeżdżać, tylko trzymać się drogi. No, trudno. Po schodach tutaj też wjadę. A tam jest nasz cel. I czy stąd wyjadę? Tak, tylko trzeba będzie troszkę finezji do tego użyć. I przede wszystkim wjechać po tych schodach. No dawaj, tak niewiele brakuje. No. Z trudem, ale się udało. Teraz tylko czy się zmieszczę tutaj. Zmieszczę się. Na całe szczęście, bo było blisko. Okej, okay. To jest garaż, którego poszukiwaliśmy. This is the place. Wow, Jesus, dude. Looks like you've been fed a bummer. Pożądalo. Misja jest wykonana. Szacunek poleciał nam po raz kolejny w górę.
I wylądowaliśmy w środku, może nie w środku, ale wylądowaliśmy w każdym razie w drugim mieście San Andreas, a raczej drugim dużym mieście San Andreas, metropolii w San Andreas, czyli San Fierro, które jest oczywiście wzorowane na nieco bardziej ponurym i deszczowym San Francisco, a nie Los Angeles, tak samo jak w przypadku Los Santos. To jest nasza własność od tej pory, czyli garaż, który CJ otrzymał za wygranie wyścigu z Claude'em i Kataliną. Z tego co pamiętam, tutaj blisko gdzieś powinien się pojawiać aparat fotograficzny, w którym będę mógł cykać fotki. Tutaj mamy garaż, dosyć pojemny, w którym będę mógł przytrzymywać różne fanty. Nie pamiętam właśnie, gdzie był ten aparat. No ale cóż, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia. Aparat będzie nam potrzebny już w następnych odcinkach. I mamy tutaj pierwszą misję, pierwszą misję, jaką mamy tutaj dostępną, to właśnie misja dla Carla Johnsona, do CJ-a. Po tym jak zakupiliśmy ten garaż, zobaczymy co będzie się działo mniej więcej dalej. Pokażę jeszcze na mapie, jak wygląda właśnie San Fierro, a raczej jego cząstka. Tutaj mamy już stadion, na który się udamy za jakiś czas, bo tutaj właśnie kryje się następne wyzwanie samochodowe, podobne jak w przypadku wyścigu ósemek w Los Santos. Tak właśnie wygląda mniej więcej droga, jaką pokonaliśmy z farmy Trufa do San Fierro. Tutaj znajduje się miasteczko Angel Pine, natomiast tutaj jest autostrada, która właśnie prowadzi do tego miasta, a samo San Fierro znajduje się, jak możecie zobaczyć, na północny zachód od Los Santos. Mamy jeszcze do wykonania jedną misję przewozu towarów, która była dostępna dla nas jeszcze nawet przed tą misją. Mogłem to wykonać jeszcze przed tym, jak wykonałem misję Kataliny. Jednakże ta misja właśnie wymaga wjazdu do San Fierro, a nie chciałem wjeżdżać do San Fierro, dopóki fabularnie nam gra tego nie kazała. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o powierzchnię, to jest najmniejszy z trzech miast w tej grze, w sensie z tych trzech głównych metropolii, ponieważ nie wspominam oczywiście o tych miasteczkach, chodzi mi o te trzy największe metropolie, że spośród tych trzech to właśnie San Fierro jest miastem pojemnościowo najmniejszym. Tutaj domek jest jeszcze czerwony, co oznacza, że jest to nieruchomość, której jeszcze zakupić nie możemy. Tutaj znajduje się nieruchomość, którą mogę zakupić. Co jeszcze się tu znajduje? Mamy tutaj oczywiście Burger Shot, te same sieci restauracyjne, które znajdują się również w Los Santos, oraz siłownię, na którą się udamy, ponieważ tam również będziemy mieli nowe ciosy do nauczenia, podobnie jak w przypadku siłowni właśnie w LS, którą już zwiedziliśmy. Mamy na swoim koncie 167 532 dolary, więc pomimo tego, że zapłaciliśmy dla Trufa za te wszystkie fanty, za te całe zioło, które właśnie teraz dostarczyliśmy do San Fierro, pomimo tego i tak stan naszego konta się nie zmienił. Jak mówię, to były tylko fabularne pieniążki, które uzyskaliśmy gameplayowo, wciąż koło nas pozostają. Co cieszy, co naprawdę, naprawdę cieszy. Będziemy mogli to spożytkować na jakieś, inne nieruchomości. W porządku, rozgadałem się pod sam koniec, ale no cóż, fabularnie dzisiaj posunęliśmy się całkiem daleko. W następnych odcinkach Grand Theft Auto San Andreas wykonamy tylko kilka misji. Jako że wylądowaliśmy w San Fierro, czyli w drugim mieście, będzie tu dużo, dużo rzeczy, które będziemy musieli zrobić. Dużo zadań pobocznych, które nam się tutaj pojawią już niebawem. I te zadania będą kolejnymi rzeczami, które będziemy musieli zrobić, aby uzyskać te nasze magiczne, 100% ukończenie gry pod sam koniec. No więc, jeżeli chodzi o dzisiejszą część właśnie Zagrajmy w Grand Theft Auto San Andreas, to będzie wszystko. Żegnam się z wami, zwiedzam tutaj tylko ruiny i to, co jeszcze zostało po robotach drogowych. Jest pewna historia, która kryje się właśnie za tą miejscówką, w której teraz się znajdujemy, ale opowiem o tym nieco później. Jak wspomniałem, na dzisiaj to już będzie tyle. Żegnam się z wami. Myślałem, że coś tutaj znajdę, ale niestety brak szczęścia. No cóż, do usłyszenia następnym razem.